sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dobry wieczór, bardzo mi miło się z Państwem spotkać w ten wtorkowy wieczór. Dzisiaj bardzo polityczny, po tym jak prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zgodnie z wszczętą 2 tygodnie temu procedurą do prezydenta Andrzeja Dudy trafiły dzisiaj dokumenty od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Co prawda nie zalecał profesor Adam Bodnar tego właśnie ułaskawienia, no ale prezydent tutaj jest absolutnie suwerenny. Opinią ministra sprawiedliwości kierować się nie musi i taką decyzję podjął wkrótce. Być może to kwestia minut, godzin. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni wyjść z więzienia, w zasadzie z 2 zakładów karnych, w których przebywają. O tym przede wszystkim będziemy dzisiaj w Wieczornym Ekspresie rozmawiać w pierwszej części. Moimi gośćmi będą Marek Jakubiak z Kukiz15. Dobry wieczór, panie pośle, witam serdecznie. Dobry wieczór. I Michał Szczerba. Na razie puste miejsce czeka na pana posła Michała Szczerba, ale jest w drodze. Za chwilę w tym studiu się pojawi. W drugiej części programu Dominika Długosz z Newsweeka i Rafał Otoka-Frąckiewicz z Polityko TV, czyli znakomici polityczni dziennikarze. Teraz politycy, na razie jeden polityk, Marek Jakubiak. Dobra decyzja pana prezydenta? Oczekiwana dość długo. Może nie powiem, że się dziwię, że to tak długo trwało. I czy prezydent liczył na to, że pan prokurator Bodnar podejmie w tej sprawie pozytywną decyzję? No ale jest jak jest. 2 tygodnie w więzieniu odsiedzieli. Mariusz Kamiński, powiem szczerze, że powinno się tę sprawę wyjaśnić, dlatego że według mnie on był poddawany procedurom, które są co najmniej dziwne. Ale myślę, przymusowe dokarmianie? Ale tak? Przez nos to są tortury zwykłe. O tym dzisiaj pisał jego syn. No to są zwykłe tortury. I w przypadku, ja dzisiaj konsultowałem się z lekarzami na ten temat, stosuje się tą metodę. Jeżeli ktoś nie ma świadomości wobec kogoś uśpionego, bo organizm na takie dokarmianie bardzo źle reaguje i to może mieć konsekwencje dla zdrowia Mariusza Kamińskiego. Ale to o tym to już pewnie będziemy rozmawiać po tym, jak opuszczą więzienie. Natomiast chcę powiedzieć tak, że procedura nie jest taka prosta, jak pan redaktor był uprzejmy to przekazać, że to są minuty czy godziny. Ta sprawa trafi do sędziego dyżurnego w Warszawie, bo jest taki. On wyda orzeczenie w tej sprawie. To orzeczenie musi być dostarczone do tegoż jednego i drugiego zakładu. I tam jest procedura zwolnienia, która będzie trwała jednak parę godzin. Więc myślę, że rano albo późną nocą będą zwolnieni. Myślę, że każda godzina dla nich jest bardzo cenna. To ja za dobrą monetę brałem słowa ministra sprawiedliwości, profesora Adama Bodnara, który mówił, że to się stanie po prostu kilkadziesiąt minut czy godziny po decyzji pana prezydenta. Tak to jest, panie redaktorze, jak się ufa Bodnarowi. Minister. W takiej sprawie, może to wszystko bardzo szybko się wydarzy, panie pośle. Tak. Może 2 tygodnie u niego leżało. No to było 50 domów fakt. Trochę jednak trzeba było tego przeczytać. Pojedynczo każdą kartkę nosili. Tak. Panie pośle, czy są posłami dzisiaj Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik? Oczywiście, że to jest jedno z kluczowych pytań, także w kontekście rozpoczynającego się w czwartek posiedzenia Sejmu. Żaden profesor prawa, ani żaden sędzia, który nie jest uwikłany w politykę i nie opowiedział się po stronie albo ani jednej, albo drugiej, twierdzi, że oni są dalej posłami. Więc ja bym tutaj nie dyskutował na ten temat, bo nie mam wątpliwości. Po pierwsze, ta sprawa ruszyła z przyczyn politycznych. Sędziowie, nie chcę się tu, bo to sędziowie powinni załatwić między sobą. Ludzie, z 2 izb Sądu Najwyższego chyba, tak? Z Izby Pracy i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, bo jedna uważa, że jest, a druga, że nie jest. No, nie dość, że w tej sprawie też sędziowie sądu rejonowego, sądu przy okazji okręgowego powinni też ze sobą porozmawiać. Czy sędzia naprawdę powinien występować w sprawie, w której sam jest zaangażowany emocjonalnie? Czy to jest normalne, pytam się, że sędzia, który ma poglądy polityczne, powinien w takich sprawach politycznie orzekać? Przecież to etyka sędziowska powinna zabraniać. Ja myślę, że sędziowie i mam wielką nadzieję po tym, jak w obiektywny sposób odrzuca się rejestrację spraw dotyczących telewizji, czegoś siłowego, wrogiego przejęcia telewizji i radia. Sędziowie odrzucają po kolei wnioski rejestracyjne. To znaczy, że sędziowie dalej są sędziami.
to są referendarze sądowi, jeżeli chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy. O tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj w programie, także w dyskusji z panem posłem Michałem Szczerbą. Panie pośle, więźniami politycznymi byli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Nie mam wątpliwości, dlatego że sam wyrok, który zapadł, proszę państwa, no umówmy się, że co do jednego, że człowiek, który po pijaku 2,5 promila samochodem, bez papierów, bez dowodu rejestracyjnego, przejeżdża starszą kobietę na pasach, dostaje 4000 grzywny i jest ok, idzie do domu, a człowiek, który zrobił, być może zrobił błąd jakiś formalny w działalności swojej na pierwszej linii frontu, bo to jest pierwsza linia frontu, idzie na 2 lata bezwzględnego więzienia, a z nimi idzie 2 oficerów jeszcze, bo ciekawy jestem, co z nimi. Ich powinien prezydent też ułaskawić. Ja będę w tej sprawie też apelował, żeby nie tylko ministrowie, tak, ale i oficerowie, którzy brali w tym udział, też skazani. Więc szczerze powiem, że naprawdę waga tego wyroku jest niewspółmierna do winy. I to chyba każdy człowiek, który tak patrzy po prostu na świat zwyczajnie, powinien to wiedzieć. No ale to za co panie poprzednio zostali skazani? 2 rzeczy, jak rozumiem, no, tak? Jedna rzecz to podsłuchiwanie nie w miejscu, na które zgodę wyraził sąd, bo sąd pisał o miejscu publicznym. Podsłuchy miały miejsce w hotelu. Hotel jest publiczny czy nie? No nie wiem, szczerze mówiąc, jaka jest prawna definicja. No, tak, definicja hotelu, bo tak na chłopski rozum wydaje mi się też częściowo publicznym miejscem, jakieś, nie wiem, lobby hotelowe. Ale sędzia 2 lata im zaserwował za to. Druga rzecz to fabrykowanie dokumentów. Tam chodziło o właśnie to odrolnienie, którego cała rzecz dotyczyła. Proszę państwa, i sędzia na końcu mówi, że gdyby to ABW robiło, to by było wszystko w porządku. No przecież to nienormalne to wszystko jest, no. No i panie pośle, są więźniami politycznymi. Pana zdaniem to co to mówi o państwie, w którym żyjemy, co to mówi o Polsce? Mamy więźniów politycznych, to nie są jednak przesadne słowa o nich, to nie są ofiary jakiegoś politycznego, sądowego sporu po prostu, ale, redaktor, a nie więźniowie polityczni? Przed chwilą uzasadniliśmy fakt twierdzenia, że są więźniami politycznymi. Pan może mieć wątpliwości, ja tych wątpliwości nie mam. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska ma tą odpowiedzialność za to i Platforma Obywatelska będzie, że tak powiem, wypychała tą wiedzę, wypierała ją z siebie, ale oni są absolutnie więźniami politycznymi i w życiu nie spodziewałbym się, że za mojego życia ja spotkam coś podobnego, że się spotkam z czymś podobnym po prostu. Ciekawe sceny pewnie będziemy obserwowali, a pan bezpośrednio będzie się z nimi spotykał w najbliższy czwartek w polskim Sejmie. Jeżeli pan poseł, politycy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a także przede wszystkim sami Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński uważają, że są posłami, to jak rozumiem stawią się, jeżeli zdrowie im pozwoli, na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Myślę, że zdrowie jeszcze im nie pozwoli, natomiast to jeżeli nie w czwartek, to na kolejnym, to jakby i tak... Tak, ale chodzi o fakt. To samo. To co pana zdaniem będzie się działo? Bo marszałek Sejmu zapowiedział już, że uniemożliwi im udział w... No ale izba, która stwierdziła przecież legalność wyborów, stwierdziła, że marszałek popełnił po prostu... No, żeby nie powiedzieć przestępstwo, ale nie działało. Nie, no, że niezgodnie z prawem wygasił im mandaty. Wygasił mandaty. No tak, tylko że druga izba pracy, do której sam marszałek skierował. Tak, pojechał pismo, i w gabinecie to ustalił. Stwierdziła, że wszystko jest. Po prostu, proszę państwa, zgodne z prawem. Coś nieprawdopodobnego. No, ale to, co się będzie działo w całym Sejmie, panie pośle? No, mamy potężną różnicę zdań w bardzo ważnej sprawie. No i co się w tym Sejmie wydarzy? Jak już oni do tego Sejmu przyjdą? Nie, oni muszą być przywróceni absolutnie jako posłowie. Tutaj nikt nie popuści. Ale przecież nie będą. Dlaczego? A kto wygasił? No przecież jest stwierdzenie sądu najwyższego, że... Straż Marszałkowska będzie słuchała marszałka Sejmu. Czy ich rozkazów ma słuchać? Jeżeli dostaną zakaz wejścia na teren Sejmu, zakaz puszczenia na teren Sejmu tych dwóch panów otrzyma Straż Marszałkowska, to te rozkazy wykona. Dlaczego miałaby tego nie zrobić, panie pośle? Nie wiem, jak Straż Marszałkowska się zachowa. Ja wiem tylko tyle, że na naszych oczach dzieją się rzeczy straszne, niedopuszczalne w demokracji. Posłowie nie uznają posłów, sędziowie sędziów, prokuratorzy prokuratorów. Marszałek sobie wybiera, kto jest dobry, a kto zły. Tutaj przypomnę historię Kukiz15. Na przedszkole miejsce jest, dla Kukiz15 miejsca w Sejmie nie ma. W hotelu jest miejsce pracy posłów Kukiz15. Po prostu ja w życiu z czymś podobnym nie miałem styczności i ja ciężko mi się odpowiada na takie tematy. Ja jestem republikaninem, jestem człowiekiem prawa, przestrzegania prawa. Jestem za tym, żeby państwo polskie było państwem prawa i konstytucji. Jeżeli się mówi, że konstytucja działa tylko wtedy, kiedy podoba się artykuł, a kiedy się nie podoba, to już nie działa. Zaczęli to sędziowie niestety. I powiem, że coś z tym trzeba będzie zrobić. Co? Myślę, że
przyszłość nam pokaże. Nikt nie odkryje w tej chwili kart, ale myślę, że wcześniejsze wybory przed nami to jest realny scenariusz. No na razie to one raczej byłyby korzystne dla rządzącej koalicji. Tak wszystkie sondaże pokazują. Nie dla Tuska. Minimalnie swój stan posiadania, czy to Platforma, przede wszystkim Trzecia Droga, zwiększyły jednak, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Ale panie pośle, jeżeli jeszcze o ten Sejm chodzi, to rozwiązania siłowe mogą być? Mogą, no to bo jeżeli się napada na, w Sejmie? Jeżeli się porywa posłów z gabinetu prezydenta praktycznie, z Pałacu Prezydenckiego i to przy współpracy ze Służbą Ochrony Państwa, no to my mamy, tak jak Sienkiewicz to nazwał, państwo z kartonu. No to mnie strasznie martwi, bardzo mnie to martwi. No, Sienkiewicz to nie mówił o państwie z kartonu, tylko o kamieniach. Nie będę cytował, już wolę inny cytat. O kupie kamieni, to był, a to było to był akurat, ten Bartłomieja Sienkiewicza. To była ta poetyka biesiadna. 10 lat temu to może zmienił zdanie. Ale wszystko, proszę bardzo, on to dokładnie robi. On to dokładnie robi. Trochę czasu minęło od tych wydarzeń. Panie pośle, kto może rozwiązać ten spór? Czy oni są posłami, czy nie? Kto ma o tym zdecydować? Kto ma orzec? Trybunał Konstytucyjny w tym przypadku, to marszałek powinien... Ale nie wszyscy go uznają. No to widzi pan, no to kto? No dlatego pytam, kto rozstrzygnie, żeby wszyscy powiedzieli, tak, oni są albo nie są parlamentarzystami. Co można w tej sytuacji zrobić? Jeżeli Sąd Najwyższy nie, bo w Sądzie Najwyższym zależy, kogo się spytamy. No nie wiem, no ale Trybunał nie ma już Konstytucyjny takich... nie, autorytety bo Trybunał... Się jedni uważają, że jest, inni uważają, że jest co najwyżej Trybunał Julii Przyłębskiej. To w takim razie... Prezydent jest mówi, ktoś, że kto, są kto posłami. Może profesorowie, niektórzy, no większość profesorów mówi, że są posłami. Trybunał mówi, że są posłami, a pan marszałek mówi, że nie są posłami. No to pytam się, co? Ja myślę, że pan Hołownia ma z tym problem, dlatego że on, proszę bardzo, jak on przesunął sobie w tej chwili posiedzenie Sejmu. Przecież miało się we wtorek otwierać. Więc kolejne ruchy, jakieś manewry pana marszałka rotacyjnego, czegoś się pewnie obawia. Więc szczerze mówiąc, ja nie wiem, co tu będzie. Nie wiem, większość sejmowa może się zmienić z dnia na dzień tak naprawdę. Dlatego że z tego, co wiem... No tak, bo dlatego że oczywiście Platforma będzie mówiła, że nie ma takiej obawy i jest wszystko okej. No tak powinni mówić, ja też bym tak mówił na ich miejscu. Natomiast co do SLD, widać wyraźnie niezadowolenie ze współpracy z koalicją. Nie spełnia koalicja ich, że tak powiem, zobowiązań. Do tego mamy Hołownię i PSL, któremu też się już dużo nie podoba. Proszę zobaczyć, jak oni milczą we wszystkich językach. Więc sądzę, że tam się też niedobrze dzieje. No, ale się panie proszę, ale w objęcia Prawa i Sprawiedliwości będzie Lewica. No jaką ma alternatywę dla... Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Rządu technicznego, który może być dogadany w sposób absolutny. Nie musi PiS popierać takiego rządu, znaczy będzie popierało zapewne, ale delegować swoich posłów do tego rządu i nie musi Platforma Obywatelska brać odpowiedzialności za państwo polskie, bo widzimy, jak na tym wychodzimy. No tylko są pewnie tacy obywatele, którzy by powiedzieli, dostajemy podwyżki. Już za chwilę pewnie na swoich kontach nauczyciele, urzędnicy, wszyscy rodzice zobaczą zmianę. Może Donald Tusk część obietnic dowozi jednak, panie pośle. U pana mówili, że to są wyborcze sztuczki proinflacyjne i że to jest całe zło tego państwa. Dziś robią dokładnie to samo, tylko dwa razy. Dwa razy tyle. Jak tylko weszli do ministerstw, 1500 zł urzędnikom dali średnio podwyżek. Po cichu tak, żeby w ogóle urzędnicy byli za nimi. Więc myślę sobie tak, że populizm minie... Ale w ministerstwach takie podwyżki, tak? Tak. Populizm minie i zostaniemy, proszę państwa, wszyscy razem z ręką w nocniku. Tak sobie myślę. Panie pośle, jeżeli chodzi o media publiczne, pan o nich wspomniał, że referendarze sądowi nie uznali tych postawienia w stan likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. O czym to świadczy? Że przejęcie mediów publicznych, zmiana władzy w mediach publicznych, to wszystko odbyło się nielegalnie? Tak, to partacze robili. Nawet adwokatów mają słabych, którzy po prostu zwyczajnie źle podprowadzili Sienkiewicza, bo skąd ma mieć wiedzę na ten temat? Proszę państwa, Krajowy Rejestr Sądowy właśnie powstał po to, żeby takie sytuacje obnażać i nie dopuszczać do nich. Kiedyś było tak zwane ewidencja RHB, natomiast teraz mamy KRS od ładnych kilkudziesięciu lat właśnie po to, żeby referendarze sprawdzali, co jest zgodne z prawem, a co nie, żeby nie było wrogich przejęć spółek. Właśnie po to między innymi powstał KRS.
jest, bo to było powszechne w Polsce. Widocznie Sienkiewicz żyje jeszcze w tamtych latach. No tylko, że politycy Platformy Obywatelskiej, szerzej Koalicji Obywatelskiej mówią, że no, póki co jest odwołanie do sądu, dopóki nie będzie rozstrzygnięcia, a to może zająć miesiące, to, może dłużej, bo to wszystko trwa, to te władze, które są w mediach publicznych, pozostaną. Referendarze, to jest niezgodne z prawem, dlatego, że dopiero mogliby zmieniać cokolwiek po wpisaniu do KRS-u, bo wtedy jest właściwy zarząd sprawczy. Natomiast sądy, nie wiem, być może pozmieniają, bo to dzisiaj, proszę państwa, no zależy, do kogo trafi, się okazuje. Jedni będą kontestować, albo będą zadowoleni, albo nie, bo jeżeli sędzia powie, referendarz miał rację, no to za chwilę Sienkiewicz powie, tak, ale to jest pisowski sędzia. A jeżeli powie, że odwołam, no nie, no to Prawo i Sprawiedliwość powie, to nie ten sędzia. Myślę, że kilkanaście tysięcy sędziów, być może kilku słucha tego programu. Myślę, proszę państwa, że zaufanie do zawodu sędziowskiego jest powszechne i ten łańcuch, który zakładacie z Orłem i w imieniu Rzeczpospolitej orzekacie, zobowiązuje was do bezstronności. Po prostu konstytucja nie zakłada w ogóle waszego zaangażowania w politykę, dlatego macie emerytury, dlatego macie pensje i tak dalej, i tak dalej. To jest zawód jak nauczyciel. Trzeba mieć po prostu to coś. Albo się jest sędzią, albo się jest politykiem. I szczerze mówiąc, ja wierzę święcie w to, że te kilkanaście tysięcy ludzi w togach to są sędziowie. Bardzo was o to proszę, bo to jest chyba, jesteście ostatnią ostoją Rzeczypospolitej. No tylko, że ostatnie lata pokazały, panie pośle, że sędziowie są po prostu mocno podzieleni, jak pan powiedział. No są często zaangażowani po jednej czy drugiej też stronie, bo wielu sędziów pracowało chociażby w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja to mówiłem do sumień, zawsze zresztą do sumień tych, którzy się zarejestrowali w tym Stowarzyszeniu Justicja. Oni poczuli się, nie wiem, napadnięci, ale myślę, że oni wiedzą, że nie są napadnięci. Myślę, że oni powinni po prostu zrobić ten porządek naprawdę sami u siebie. Tak jak prokuratura, albo tak jak prawnicy zrobili porządek u siebie. Więc myślę, że być może jest to ciężka i trudna droga, natomiast sami państwo wiedzą, że nie jest dobrze w sądownictwie. Sami wiecie. No tylko, panie pośle, mamy tę sytuację taką, jaką mamy, tak zawiłą, co już zarysowaliśmy przed chwilą, a kolejne jeszcze zmiany, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Jaka jest tak naprawdę perspektywa? No bo apele do sędziów to dobrze brzmią, tylko wątpię, żeby one jakoś szczególnie mogły wpłynąć na poprawę sytuacji. Czy nas czeka jakieś totalne rozchwianie tej polskiej łodzi i naprawdę nie wiadomo, gdzie ona dopłynie, jeżeli dzisiaj już nie wiemy, kto rozstrzygnie chociażby tę kwestię dotyczącą panów Kamińskiego i Wąsika, tego, czy są posłami. Trudno wskazać instytucję, do której zaufanie mają wszyscy. To co dalej, jeżeli kolejne zmiany planowane przez nową koalicję są przed nami? Te zmiany pewnie Prawo i Sprawiedliwość, także Kukiz 15, będą kwestionować. Czy może ten reset konstytucyjny, który proponuje Krzysztof Bosak, może to jest wreszcie propozycja, nad którą... Jaka różnica jest pomiędzy konstytuantą, która usiądzie i będzie się składała w połowie z tych, którzy nie uznają konstytucji, i w drugiej połowie z tymi, którzy uznają konstytucję? Ci, którzy może nie coś nowego z tego powstanie. Krzyczeli, że tamci nie uznają konstytucji, bo przed chwilą dosłownie w koszulkach konstytucja chodzili. Jak z tego patu wyjść? Proszę państwa, jak pan redaktor mnie zna, państwo też, ja jestem raczej uśmiechniętym człowiekiem i bardzo obiektywnie rzecz biorąc, takim pozytywnie nastawionym do życia. To prawda. I powiem wam, powiem państwu, że tutaj no, takie mam skojarzenie, że no, za każdym razem, jak o tym myślę, to mi dreszcz po plecach przechodzi. Już raz w historii Rzeczypospolitej to miało miejsce. To kosztowało prawie 600 żyć warszawiaków. I ja bym nie chciał, żeby do tego doszło. Raz przewrót majowy musiał być zrobiony, ponieważ służby zewnętrznych państw tak miotały demokracją w Polsce, że był Piłsudski. Dziś takiego Piłsudskiego nie widzę. Ale to, że dla porządku osadził wszystkich w Berezie Kartuskiej, to nie oznacza, że musimy to samo robić. Natomiast groźba nad państwem polskim wisi, bowiem jeżeli my się zanarchizujemy, jeżeli nie będziemy, jakby zgubimy praworządność, to nas rozszarpią jak kruki
i ci ze wschodu, i ci z zachodu. Ja po prostu nie mam wątpliwości co do tego, że to jest świadome działanie. Naprawdę to jest świadome działanie na destrukcję państwa polskiego. I destrukcję i w strefie ekonomicznej, i w strefie politycznej. No nie można przecież mówić, czy też twierdzić, że połowa prawa polskiego jest nieważna. Dlaczego? Dlatego, że nie. Bo ten powiedział, bo ten powiedział, bo ten powiedział. Mnie ci nie interesują, mnie państwo polskie interesuje. Nic więcej, na litość boską. Ale panie pośle, w tej sytuacji, jeżeli Krzysztof Bosak mówi o tym konstytucyjnym resecie, prezydent Andrzej Duda mówi w rozmowie z Super Expressem, tak, to jest ciekawa inicjatywa, chętnie o niej porozmawiam. W tym studiu Marek Sawicki, marszałek senior tej kadencji Sejmu, mówi, tak, warto o tym rozmawiać. To może faktycznie to jakiś, nawet Przemysław Czarnek zresztą też, z którym rozmawiałem, co mamy dzisiaj, wtorek, to wczoraj rano też mówił, że on jest gotów o tym rozmawiać. Profesor prawa z Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji, też ważny polityk PiS, to może faktycznie potrzebne jest jakieś nowe otwarcie, jakiś kompromis, rozwiązanie, no, które nie będzie super satysfakcjonujące dla wszystkich, ale chociaż trochę dla każdego satysfakcjonujące, a nie tak jak teraz, albo, albo. Chodziło o przekazanie władzy tak naprawdę przy okrągłym stole. Jeżeli ten okrągły stół, pewnie prezydent by go pożyczył ponownie, miałby dojść do porozumienia, to obie strony musiałyby się otworzyć na współpracę. Tymczasem myślę, że Platforma Obywatelska ma jasno wytyczony kierunek i jasno wytyczone cele. Tam nie ma porozumienia po drodze. To musi zrozumieć Kosiniak-Kamysz i to musi Hołownia zrozumieć, no, że czym innym są interesy Platformy Obywatelskiej, czym innym interesy są tych dwóch właśnie partii. I powiem tak, że ja z przerażeniem patrzę, jak Niemcy się cieszą, bo za każdym razem, jeżeli oni się cieszą, ja to mówiłem już kilka razy tutaj, to Polacy płaczą. A teraz się cieszą Niemcy z sytuacji w Polsce? Raczej Niemcy mają swoje problemy, panie pośle. Tam teraz jest sytuacja też niewesoła. Niemieccy rolnicy jutro wychodzą na polskie, między innymi, drogi strajkować z polskimi rolnikami. A Donald Tusk na Ukrainie będąc nie załatwił tematu. Więc myślę sobie, że przed nami jeszcze jest sporo nieporozumień, a dzisiejsze czasy będziemy jeszcze z uśmiechem pewnie wspominać, bo poważniejsze jeszcze czasy przed nami, tak mi się zdaje. Ale panie proszę, jeżeli pan mówi o tym wyraźnym podziale w koalicji rządowej na Koalicję Obywatelską i tak, pozostałych, czyli Trzecią Drogę i Lewicę, to są takie pana przypuszczenia, może nie wiem, pobożne życzenia, żeby gdzieś to pękło, czy to jest wiedza, która wprost wynika z rozmów, bo jak wiadomo, w Sejmie rozmawia się nie tylko z politykami ze swojego ugrupowania. Zresztą pan wtedy miałby mało kompanów do rozmowy, bo Kukiz 15 to jest tylko dwóch posłów, a porozmawiać, no tak, ale dwóch tych, z którymi pan mógłby porozmawiać, a pan poseł porozmawiać sobie lubi, więc ja przede mówi się o tym w koalicji? Ja w każdym razie staram się nie mieć wrogów. Ja nie dzielę ludzi na polityczne konotacje. Ja po prostu ludzi staram się przekonywać do tego, że najważniejszą rzeczą w ich życiu politycznym powinna być Polska i cel do tego celu prowadzący. Mogą być różne te drogi. No, kiedyś Dmowski o tym mówił, że jesteśmy z innych stron, inne drogi i tak dalej, ale jedno, co nas łączy, to wspólny interes, czyli ten interes Polski. I ja mam wielką nadzieję, bo znam wielu posłów Platformy Obywatelskiej, którzy mają bardzo podobne poglądy do moich. Wielu z PSL-u. Narodowców w Platformie? No bo ja pan poseł jest narodowcem. Ale ja twierdzę, że narodowiec to jest normalny człowiek. A ja nie twierdzę, że nienormalny, no tylko, żeśmy się tylko nie znam w Platformie narodowców. Absolutnie narodowców. Nie twierdzę, że tam narodowcy... są również ludzie o republikańskich poglądach, twardych poglądach. Republikańskich, tak. Tam są ludzie w PSL-u, u Hołowni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, w paru rzeczach się po prostu nie zgadzamy. No i teraz chodzi o to, żeby jakiś konsensus był, ale chodzi o to, żeby wspólnym mianownikiem dla nas był los Rzeczypospolitej i obywateli Rzeczypospolitej. Ja jestem demokratą trochę o jeden level wyżej, bo ja uważam, że referendum powinno mieć niskie progi frekwencyjne, ja uważam, że obywatel powinien wziąć odpowiedzialność za państwo polskie i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy na złość babci odmrażać sobie uszy i nie głosować w referendum, bo Donald Tusk kazał nie głosować. No tak, ale pytałem o tę atmosferę w koalicji rządzącej. Ona faktycznie jest taka napięta, rozedrgana, tam coś się kroi, panie pośle, mówią o tym, fajne to jest, fajne to jest, że oni nie chcą o tym mówić, ale ja wiem, panie redaktorze, że jednak tarcia są, że to jest
jest tak, że są oznaki i powiem panu dość poważne oznaki wewnątrz tej koalicji, że to nie idzie tak, jak powinno iść, tak jak oni sobie na początku wyobrażali. Ja zawsze mówiłem, że to są grupy, które mają różne poglądy i one się zetrą ze sobą wcześniej czy później. Mamy już samorządowe wybory, już mówimy o tym, że Hołownia z Kosiniakiem idą razem, bo im się dobrze współpracuje ze sobą. Cieszę się, powiem szczerze, bo ja lubię, jak się jednoczą ludzie. Natomiast Platforma Obywatelska z SLD idzie. No jak to wygląda? No jeszcze nie wiadomo, czy Platforma pójdzie. Chcieli wpuścić Prawo i Sprawiedliwość, żeby głosowało przeciwko Bosakowi, ale Prawo i Sprawiedliwość się w ostatniej chwili nie dało na to nabrać. Więc, a było blisko. A było blisko. No tutaj Kukiz 15 trochę taką rolę też fajną zagrał w tym momencie i myślę sobie, że jesteśmy potrzebni. Ale przetasowania w Sejmie będą? A pan jako sejmowy dziennikarz od lat... Już teraz rzadziej bywam na miejscu. A szkoda. Z odległości częściej śledzę. Studio pańskie było fantastyczne. To widzą, tylko muszę powiedzieć, że taka kanciapka mała była. Półtora metra. Dawna kabina telefoniczna, w której wywiady radiowe wyjątkowo w Sejmie właśnie małe znaczy przez piękne parę ładnych lat miałem przyjemność przeprowadzać. Panie proszę, jeżeli chodzi o Kukiz 15. Pan mówi, że Kukiz 15 ciągle jest potrzebne. Parlamentarna reprezentacja skromna Kukiz 15 jest z was trzech, a jakie są plany? Czy Kukiz 15 ma potencjał, żeby się odrodzić, żeby myśleć o samodzielnym starcie w jakichś wyborach nawet? Czy Kukiz 15 to już zawsze będzie taka, no w zasadzie grupa towarzyska wokół Pawła Kukiza już, bo dzisiaj trudno mówić o takich rozbudowanych strukturach jak parę lat temu jeszcze, prawda? Z początku Kukiz 15 miało kilku liderów, a teraz tych trzech liderów się spotkało jako posłowie i Kukiz 15. I mamy nieprawdopodobnie dobry odbiór społeczny. I to jest tak, że prawdopodobnie Paweł namawia, żeby zmienić nazwę. Ja upieram się przy tym, żeby tej nazwy nie zmieniać. Mimo, że ona ma tam jakieś czasami pejoratywne konotacje, to ja twierdzę, że Kukiz 15 jest wartością samą w sobie. Ale może chcę zmienić tak delikatnie na Kukiz 24 na przykład. Czy coś więcej. Nie, bo to historia. Kukiz 15 to był zryw obywatelski. No tak. Przecież Kukiz 15, proszę państwa, to był zryw obywatelski. Ponad 20% w wyborach. I do tego chcemy wrócić. I szczerze mówiąc, mamy naprawdę dość duży odzew. Powiem, że ja osobiście rozmawiam z tysiącami ludźmi z podobnych do Kukiz 15 i Kukiz 15 co czwartek. Nocne Polaków rozmowy w takiej formule. Pan ciekawe, poseł nie? Spotyka się w internecie ze swoimi na YouTubie. Wyborcami. Na YouTubie 8,5 tysiąca widzów oczek. To gromadzi te spotkania, ale panie pośle, czyli Kukiz 15 może znowu mieć, może mieć podmiotowość taką, żeby samemu startować w wyborach? Wierzę w to? No ja bym bardzo chciał, pracuję nad tym. Pracuję nad tym. Nie chcę tutaj wymuszać jakichś działań i tak dalej. To powstają struktury bez struktur. Natomiast to są Sanockiego. Ja z tego śmiałem się, mówię, to są iluzje, a teraz sam to robię. Więc szczerze mówię, do tego wszystkiego trzeba dorosnąć, ale przede wszystkim musimy wyjaśnić obywatelom, co to jest demokracja bezpośrednia. I gorąco zachęcam państwa do słuchania Pawła Kukiza i Kukizowców. Wiele o demokracji się nauczycie. A my teraz gorąco w studiu witamy pana posła Michała Szczerbę. Zapraszamy, panie pośle, długo czekaliśmy, więc... Ja będę milczał teraz. Może ja wyjdę. Pana posła. Dzień dobry. Gościć. Dzień dobry. Witamy serdecznie, poseł Michał Szczerba. Dzień dobry, panie pośle, czy dobry wieczór. Koalicja Obywatelska. Pan poseł Marek Jakubiak skomentował już decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik ułaskawieni. Dobra decyzja głowy państwa, panie pośle? Fatalna decyzja. Jaskrawy przykład kolesiostwa i takiej źle rozumianej solidarności, nie wiem, korporacyjnej, bo to przecież jedno środowisko polityczne. Uważam, że ci, którzy zasłużyli na karę, którą prawomocnie orzekł sąd, no powinni ją po prostu wykonać. Dziwi mnie to, że pan prezydent tak wybiórczo traktuje różne osoby. Na tym ułaskawienie polega, panie pośle. No, wszystkich pana, prezydent to... nie ułaskawia, tylko wybranych. W 2015 roku ułaskawił 4 osoby. Teraz jakoś zapomniał o tych dwóch agentach, których nazwiska się pojawiają w aferze wiedeńskiej. No być może później się uda, natomiast mówiąc wprost, to ostatnie emocje, te 2 tygodnie, no, były kompletnie niezrozumiałe. Pan prezydent miał w dyspozycji artykuł 169 Konstytucji,
mógł bez żadnych akt, bez żadnych opinii, bez długotrwałej procedury, która i tak bardzo krótko trwała. Dwa tygodnie. No właśnie, mógł to zrobić szybciej, bez tych emocji, bez tych żenujących, nieporadnych scen pod zakładami karnymi, gdzie po prostu no, bez żadnego szacunku dla tych ludzi, którzy tam się są osadzeni, odbywają swoją karę, nie są wśród świętych krów. Tego typu emocje, tego typu zamieszki. Ale z takim szczególnym szacunkiem dla więźniów, panie pośle... Wie pan, no, są tak, różne sytuacje, wie pan. Ja wiem, ale do tyle, że tam ktoś manifestował... Ktoś nie płaci alimentów i trafia do więzienia. I ma prawo do nie, znaczy ja nie mówię, żeby nie szanować tych, którzy są osadzeni, tylko chodzi mi o to, że no, ktoś protestował przed zakładem karnym. Nie, pan, ja mam cały czas przed oczami, jakiś... pewnie pan poseł również ten obrzydliwy gest Mariusza Kamińskiego, który skierował do nas wszystkich, do większości parlamentarnej. Nie był to bynajmniej... Gest Kozakiewicza tutaj. Nie był to gest Kozakiewicza. Gest Kozakiewicza, akurat mój ojciec był wtedy na olimpiadzie w Moskwie z panem Kozakiewiczem, więc... Znakomity bokser. Więc wie, do kogo był skierowany, do sowieckich kibiców, którzy po prostu przeszkadzali naszemu mistrzowi w uzyskaniu tego złotego medalu. Pan poseł Marek Jakubiak przed chwilą mówił, że torturowani, nie torturowani, tylko w zasadzie liczba pojedyncza. Chodziło o Mariusza Kamińskiego, że był torturowany w więzieniu, że miał pokarm dostarczany rurką przez nos. Tak dzisiaj jego syn poinformował na portalu X. Torturowani więźniowie polityczni, tak mówił poseł Marek Jakubiak. Jak pan poseł się ustosunkuje do takiego określenia? Akurat w wielu sprawach w ostatnich latach interweniowałem. Pamiętam sytuację w areszcie śledczym na Grochowie, gdzie osoba, dziewczyna z sepsą zmarła, bo po prostu władze więzienia traktowały, że ona symuluje. Później Patryk Jaki próbował nieudolnie przepraszać matkę. Była w tej sprawie Komisja Sprawiedliwości. Do tej sprawy, do tego momentu ta sprawa ciągnie się przed sądem. Matka straciła jedyne dziecko na skutek zaniechań władz służby więziennej, więc to są sytuacje skrajne. No, to, że ktoś, nie wiem, prowadzi głodówkę, to, że lekarze chcą go odżywiać, no, to chyba jest normalne, ludzkie, humanitarne. To panowie, na chwilę przenieśmy się teraz do Radomia, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Zelek. Dobry wieczór, Agnieszko, słyszymy się, widzimy cię znakomicie, ale czy się słyszymy? Dzień dobry, słyszymy się. Znakomicie, tak jak wspominałeś, słyszymy się. Co się dzieje? Opowiedz nam, co się dzieje po prostu przed więzieniem w Radomiu. Jesteśmy właśnie przed aresztem śledczym w Radomiu, gdzie osadzony jest były minister Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński. Jak państwo widzą, za nami trwa demonstracja. Wszyscy tutaj zebrani domagają się natychmiastowego uwolnienia z aresztu zarówno Mariusza Kamińskiego, jak i Macieja Wąsika. To wszystko jest oczywiście pokłosie dzisiejszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który podjął decyzję o tym, żeby po raz ponowny ułaskawić obu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent zrobił to w specjalnym orędziu w towarzystwie żon obu byłych polityków, w którym dzisiejszą decyzję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara nazwał niehumanitarną. W szczególności ze względu na to, że panowie od 14 dni prowadzą protest głodowy, w związku z czym pan Kamiński spędził ostatnią noc w więzieniu. Wszyscy tutaj zebrani domagają się, aby natychmiast osadzeni opuścili areszt. Zresztą tuż po orędziu prezydenta żona pana Kamińskiego powiedziała, że natychmiast zamierza tutaj przyjechać, pojawić się i odebrać swojego męża z aresztu. A zatem czekamy, czy rzeczywiście pojawi się tutaj na miejscu oraz czy osadzeni faktycznie opuszczą dzisiaj areszt. Agnieszko Zelek, bardzo dziękuję, Agnieszko, za te relacje. Jeżeli coś się będzie działo nowego, jeżeli osadzony Mariusz Kamiński areszt opuści, to oczywiście będziemy się z tobą łączyć. Udanej pracy, spokojnej możliwie ci życzę w Radomiu i jeszcze raz dziękuję.
Wracamy do rozmowy z posłami Michałem Szczerbą i Markiem Jakubiakiem. To teraz pana posła Marka Jakubiaka zapytam, panie pośle, to powinno się wydarzyć możliwie szybko? Powinny wszystkie służby zadziałać, procedury, żeby za chwilę z tego więzienia wyszli? Znaczy, tak jak panu już opowiadałem, że procedura jest nie jest taka prosta, że bierze się papiery i się jedzie do więzienia i się wyciąga. Tutaj trzeba iść do sędziego dyżurnego. Tutaj jest w Warszawie dyżur sędziowski. Ale to rozumiem, ten sędzia jest cały czas, tak? Tak, tak. Bo na dyżurach, to chyba PiS wprowadził, o ile pamiętam, takie dyżury. I ten sędzia wystawia orzeczenie, on je rejestruje i z tym orzeczeniem dopiero swoim jedzie się do więzienia. I tam wszczyna się postęp, procedurę zwolnienia osadzonego, a to też trochę trwa. Oni muszą się tam rozliczyć ze wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te procedury są godzinochłonne. Ja myślę, że dziś pewnie albo późną nocą, albo rano będą zwolnieni. To nie będzie także za godzinę. Pan poseł Michał Szczerba? Minuty, godziny, dni? Nie mam na to żadnego wpływu, podobnie jak pan poseł. No, ale jakąś wiedzę. Proszę. Uważam, że procedury powinny być przestrzegane i nikt nie będzie tutaj sztucznie ani przyspieszał, ani sztucznie wydłużał tej procedury. Akt łaski jest świadectwem, jest potwierdzeniem dla nas wszystkich również tego, że do przestępstwa doszło, żeby zostali prawomocnie skazani, że stracili swoje mandaty w wyniku, co pan prezydent dzisiaj potwierdził de facto swoim podpisem, więc mamy do czynienia z ułaskawieniem. Nie znamy jeszcze treści tego ułaskawienia, bo nie wiemy, czy to chodzi tylko wyłącznie o tę karę, która została zasądzona, czy również chodzi o te prawa publiczne, których zostali pozbawieni na 5 lat. Czy za chwilę, panie pośle, może okaże się, że będą kandydatami do Parlamentu Europejskiego, tak? Takie pogłoski gdzieś... No, gdzieś tam pochodzą, no, wie pan. W związku z powyższym chcemy znać konkrety, tak? No, na razie tych konkretów nie znamy. Jasne, ale panie pośle, oni są posłami do polskiego Parlamentu? Może już nie są, od 20 grudnia nie są, bo z chwilą prawomocnego wyroku no, są przestępcami, no. Wystarczy, że nie wiem, jeżeli pan miałby PESEL tych panów, to można pojechać tutaj na Saską Kępę w Warszawie, podać się, sprawdzić, że są w rejestrze karnym. No, takie zaświadczenie, które o niekaralności nawet jest wymagane wobec wychowawcy kolonijnego, więc no, tym bardziej wobec posła. No, więc nie można być posłem, będąc przestępcą. No. A Sąd Najwyższy, decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła decyzję marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów? Nic nie uchyliła. Jest niekwestionowana przez nikogo uchwała Izby Pracy. I przez pana posła Jakubiaka kwestionowana. Ubezpieczeń społecznych. Izbę... Ale też to nie ma żadnego... Nawzajem panowie kwestionują to kompletnie izby. Nie ma żadnego znaczenia. Z automatu marszałek potwierdza wygaszenie mandatów, mając informację z sądu, którą mu przekazał minister sprawiedliwości, o tym, że jest prawomocny wyrok. Gdyby nie było prawomocnego wyroku, nie byłoby dzisiejszego ułaskawienia, więc sprawa jest w tej chwili już oczywista. Przekonany jest pan poseł Marek Jakubiak? No nie, no dlatego, że z całym szacunkiem dla sędziów Sądu Najwyższego, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I Ubezpieczeń Społecznych, to jest izba, która zajmuje się sprawami pracowniczymi i ubezpieczeniami społecznymi. Zaskoczenia tu nie ma. Nie ma, to nie jest odkrywcze. Chodzi o pracę. Natomiast, dla Polski. Tak, tak. Natomiast, proszę państwa, decyzja podjęta przez ten wydział była podjęta bez akt na przykład. A jak nie, to, właśnie z aktami. Właśnie nie, dlatego, że w samym orzeczeniu jest napisane i zresztą ja to sam widziałem i słyszałem, że podczas wydawania tego orzeczenia przewodniczący składu sędziowskiego mówił, że to zostało wydane bez posiadanych akt z wiedzy posiadanej przez skład. Więc ale ja myślę sobie, że... Znaczy to chodziło przecież o uchwałę marszałka Sejmu. Tutaj nie dokończysz poseł Jakubiak i za chwilkę... Natomiast pierwsza, i chodzi o to, że rozgraniczono. My mówimy tutaj, że Mariusz Kamiński był przez jedną izbę, a Maciej Wąsik był przez drugą izbę oceniany, bo to było podzielone na dwie osoby. Jedna uznała, że marszałek Sejmu nie ma racji i on jest posłem, a druga, że marszałek Sejmu po uprzednim dogadaniu się z przewodniczącym składu, bo się marszałek sam wygadał i powiedział, że dzwoniłem, umówiłem się i tam złożę to te... No to powiedział, że zasugerował, tak powiedział tak, marszałek Sejmu. Że... Dzisiaj pan prezydent potwierdził to, że ta izba kontroli... Nadzwyczajnej spraw publicznych nie miała racji, no bo jednak
to ułaskawienie funta kłaków nie było warte z 2015 roku, skoro musiał dzisiaj pan prezydent ułaskawiać. I o to chodziło w tym wszystkim. Tak? Ponownie, więc mamy już w tej chwili ciarno na białym. Tylko ktoś naprawdę mało rozgarnięty mógłby twierdzić, że ci posłowie zachowali swoje mandaty. Oni po prostu przestali być posłami. No. Czyli ja gratuluję dobrego samopoczucia, bo większość profesorów jest mało rozgarniętych przez, tak jak definiuje to pan poseł. Profesor Piotrowski dzisiaj w RMF. Nie tylko. Nawet pan profesor Marczak wam bardzo sprzyjający o tym pisał, że należy już zakończyć, oni są posłami i już tutaj nie idźcie w tą stronę, wam powiedział. Widzę jakąś szaleńczą karierę pana profesora Piotrowskiego, który ma inne zdanie niż wszyscy inni. Ale Wisła już grozi. No. Ale pan profesor Piotrowski zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie był krytyczny bardzo często wobec tych rządów. Mam wrażenie, że bardzo często krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Obiektywny, krytyczny. Trudno ale naprawdę opinie profesora nie mają żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z orzeczeniem sądu, jest orzeł w koronie. Ktoś, kto nie respektuje wyroku sądu jeszcze prawomocnego, no po prostu... Mówię, no to jest po prostu coś niepoważnego, to jest naruszenie powagi. Panie pośle, kiedy pan poseł Michał Szczerba powiedział, że funta kłaków warte było ułaskawienie prezydenta z 2015 roku, pan powiedział, i o to chodziło. Rozumiem, że pana zdaniem chodziło rządzącej koalicji o to, żeby podważyć kompetencje pana prezydenta. Tak. Ja się zastanawiałem, po co ten ruch sam to potwierdził faktycznie? Po co to się robi? Tak się zastanawiałem, po co oni to robią? To prezydent zagrał w tę grę, zatańczył tak, jak zagrała stawiał opór do tego momentu, natomiast widać było, że ofiarami tego wymuszenia na prezydencie zmiany własnej decyzji jest los dwóch jego przyjaciół, jego może nie przyjaciół, tylko ministrów, ludzi, którzy walczyli ze złem w Polsce. I on postanowił zmienić własną decyzję. Natomiast on to robił w ten sposób, że on poprosił o opinię pana prokuratora innym trybem. Ale jakie będą tego konsekwencje? I on twierdzi, jego doradcy twierdzą, że pierwsze ułaskawienie jest dalej ważne, ale dlaczego tak bardzo chcą Platforma Obywatelska chce zminimalizować to pierwsze orzeczenie? Właśnie po to, żeby powiedzieć, że oni nie byli posłami, a oni byli posłami. I teraz jest tak, że na przykład budżet jest uchwalony przez wadliwy Sejm. Czyli mamy powtórkę z historii, tylko że zamianę ról w 2017 roku chyba, tak? Nie byli posłami, bo bezprawnie pozbawiono ich mandatów. I Sejm orzekał w 250 osób. Po prawomocnym wyroku, wie pan, po prawomocnym wyroku. Ale pan proszę, jest obawa, że jeżeli chodzi o budżet, że może być ta wada prawna? Nie, no wie pan... Bo mówiliście o budżecie, to był 16 czy 17? Ja byłem w 2016 roku wykluczony przez człowieka nazwisku Kuchciński, czyli Sejm liczył w tym momencie podczas uchwalania budżetu 259 posłów i wtedy nie słyszałem żadnego głosu krytycznego. Ale to posłem pan był. Nie, pan był, ale nie uniemożliwiono mi głosowania. A to jest zupełnie. Wykonywanie obowiązków, a bycie to są dwa różne światy. Jeżeli jest 460 etatów poselskich i one są wypełnione, to czym innym jest dyscyplinarne pozbawienie praw na przykład przebywania w sali, panowie, a czym innym koniec, nie być. No. To na koniec już tej rozmowy jedno tylko pytanie. Najbliższe posiedzenie Sejmu, panowie Wąsik i Kamiński, podczas tego posiedzenia to będzie jakaś wojna, próba sił, taka fizyczna próba sił między jedną i drugą stroną? Poseł Michał Szczerba. Nie, no przecież panowie nawet nie wejdą na salę posiedzeń, bo nie są posłami. No więc ale właśnie będą próbowali, jak rozumiem, wprowadzić te salę. Karty są nieważne. To, co mogą zrobić najwyżej, to mogą sobie wystąpić do pana marszałka o wydanie takich kast. Są takie karty byłego posła. One oczywiście umożliwiają te legitymacje do wstępu na teren Sejmu, ale oczywiście nie na teren sali posiedzeń, gdzie mają prawo przebywać wyłącznie Sejmowie. Zaraz pewnie koleżanka z listy pana posła Jakubiaka, pani Pawłowska, czy ta druga pani, no obejmą te mandaty i nikt tego nie będzie już kwestionował. No pani Pawłowska podobno nie. Pan poseł Marek Jakubiak, panie pośle, no śmieję pan się. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, umożliwicie im wejście na teren Sejmu? Posłowie nie wejdą, a lobbysta mógł. Więc o czym my tu? Nie, jak tam lobbysta. No oczywiście, kolega z... Nie, dyrektor Związku Miast Polskich. No tak se wszedł. Samorządowiec. Który nie jest posłem w ogóle. Tytularnie nie jest posłem. A tu mamy bardzo dużą wątpliwość. Ktoś pomoże im wejść? Pamiętam senatorów. Wprowadzimy ich, nie ma siły takiej, no, żeby nie wprowadzić posłów. No. Ale to będzie siła przeciwko sile? Zobaczymy. No. Ja nie wiem, ja nie jestem z PiS-u, nie siedzę w PiS-ie i nie naradzam się z nimi. Jasne. Ale tak wyczuwam na odległość, że będą wprowadzeni. To byłby przykład gigantycznego warcholstwa, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A to jak nazwać 16 roki wasze zablokowanie Sejmu?
No wie pan, to ocenia akurat... Wrażenia bardzo. To ocenia Europejski Trybunał Praw Człowieka, no. Więc nie chciałbym być w skórze pana Kuchcińskiego. No jasne, panu, jasne. Czasem bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Michał Szczerba, poseł Koalicji Platformy Obywatelskiej. Państwa zapraszam na kolejną część Wieczornego Ekspresu. Już za chwilę. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności pana ministra Mariusza Kamińskiego, z uwagi przede wszystkim na jego stan zdrowia w trybie absolutnie natychmiastowym. Wszyscy wiemy o tym, że wczoraj ze szpitala więziennego był przeniesiony do zwykłego szpitala z uwagi na dramatycznie pogarszający się stan zdrowia. Apeluję o to ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych, o tą odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo, kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci, którzy są, wobec których postawiono zarzuty korupcyjne, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej. To po prostu jest kompromitacja. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta. Witam w drugiej części Wieczornego Ekspresu. W studiu są już kolejni goście, czyli Dominika Długosz, Newsweek. Dzień witam dobry. Serdecznie. I Rafał Otoka-Frąckiewicz, Polityko TV. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Wiemy już, że panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik więzienie opuszczą. Nie wiemy jeszcze, kiedy to się stanie. Dwa w zasadzie zakłady, w których są umieszczeni pod Ostrołęką i w Radomiu. Jak oceniacie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy? Czy mógł podjąć inną, kiedy rozpoczął tę procedurę, wróciły do niego papiery od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego? To jeszcze w ogóle jakaś inna opcja była brana pod uwagę, bo to chyba około 50 tomów akt, więc prezydentowi nawet chyba do nich nie zajrzał. Nie żartujmy, że zajrzał. Od początku miał przygotowaną tę decyzję. Znaczy ona nie jest zaskoczeniem chyba. Nie znał te dokumenty też większości. Dla nikogo, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się na ułaskawienie. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że w tej procedurze, że w procedurze opartej na kodeksie postępowania karnego, a nie na konstytucji. Ja słyszałam i oczywiście docierają do mnie te wszystkie wątpliwości, które zgłaszają jego ludzie i sam prezydent Andrzej Duda, że nie był pewny, czy ta procedura zostanie uznana. No, nie wiem, dlaczego miał te wątpliwości, ale no okej, okay, no, prezydent Andrzej Duda uznał, że lepiej być może dla partii, a może dla panów, a może dla niego, będzie wykorzystać tę dłuższą procedurę. Po tym, jak już dostał dokumenty, no nie jestem nią zaskoczona specjalnie. No, sami urzędnicy Pałacu Prezydenckiego, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, mówili przede wszystkim, że to chodzi o obawę przed tym, że raz już zastosowany mechanizm zostanie podważony, no, wtedy... i wtedy równie dobrze w perspektywie dni, tygodni, miesięcy ktoś mógłby zakwestionować weto prezydenta, powiedzieć, to weto akurat jest nieważne. Tam sprawa była chyba jasna. W 2015 roku, no takie są argumenty tej strony przeciwnej i politycznej i prawniczej. Nie było prawomocnego wyroku. Nie było prawomocnego wyroku. Tutaj wyrok prawomocny jest. Do tych wyroków stosuje się 139 artykuł Konstytucji. Ja nie widzę powodu, no ale no, pan prezydent podjął taką decyzję o wykorzystaniu KPK, a dalej, no to już chyba było wszystko jasne. I tak jak przed chwilą mówił pan poseł Jakubiak, chyba ja myślę, że to jednak jutro dojdzie do zwolnienia panów, bo ten proces po prostu trwa. No to nie jest tak, że prezydent ogłasza w telewizji, obieg dokumentów, czy na Facebooku, czy na portalu X i już zwalniamy panów, tylko to musi tam przejść te wszystkie przez sąd penitencjarny i tak dalej. Rafał Otoka-Frąckiewicz, ocena tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, czy dwóch tygodniach wokół ministrów Kamińskiego i Wąsika. Wytrzymał ciśnienie ewidentnie. Zresztą pan Szczerba tutaj potwierdził, że
ciśnienie było produkowane i nie wytrzymał pan prezydent Andrzej Duda ciśnienia, wyciągając i wcześniej z więzienia tracą męczenników potencjalnych, PiS w sensie, także to jest robota antypisowska tak naprawdę. Słowa pana Kaczyńskiego z Platformy, że właśnie nie robi tego, to jest antypisowskie, było antypisowskimi słowami moim zdaniem w ustach pana Kaczyńskiego. Cała sytuacja jest kuriozalna, bo przez ostatni tygodnie słyszeliśmy mnóstwo różnych opinii pokazujących, że Polska przestała działać jako system prawny. Każdy może interpretować prawo dowolnie. No i prezydent, który najpierw wypuszcza w siebie informacje, w sensie nawet z żądania do pana Bodnara, żeby zwolnić tych ludzi przed zakończeniem sprawdzania całej sytuacji, nagle robi coś, czego się po nim nikt nie spodziewał ze swojej strony, z jego strony, idąc na rękę ludziom, którzy de facto nie wiadomo, bo nie mam systemu prawnego w Polsce działającego, czy działali zgodnie z prawem, czy nie. Bo tak jak słyszeliście przed chwilą pana Szczerby, profesorowie, nawet ci, którzy popierali działania Platformy w czasie, kiedy była w opozycji, dzisiaj są nikim niewartym uwagi. Także myślę, że ten problem jest o wiele głębszy niż kwestia pana Dudy, pana Kamińskiego i pana Wąsika, bo jesteśmy w momencie, w którym państwo przestało faktycznie działać, bo wystarczy interpretować sobie prawo na własną modłę. Jeżeli ma się siłę za sobą, wtedy się po prostu wygrywa. To już nie jest państwo prawa. No, na pewno istotny obszar tego państwa został, można odnieść wrażenie, wyłączony, bo jeżeli w Sądzie Najwyższym mamy jedną izbę dla pisowców, drugą dla platformersów, Trybunał Konstytucyjny dla jednych jest, dla drugich nie ma, to ewidentnie mamy po prostu problem. Czy najbliższe posiedzenie Sejmu to będzie jakaś próba, siła? Jeżeli nie najbliższe z powodu stanu zdrowia, to może kolejne. W każdym razie to, na którym pojawią się panowie Kamiński i Wąsik. Czy to będzie próba sił tak dosłownie rozumiana być może, tak? Bo marszałek Sejmu już zapowiedział, że oni w obradach nie będą mogli wziąć udziału, a jeżeli no to jest potężna grupa, prawie 200 posłów Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli umożliwić im wzięcie udziału w tych obradach, no to może być niewesoło. No tak, tylko pytanie, czy będą chcieli umożliwić im wzięcie udziału w tych obradach. Prawo i Sprawiedliwość, już to poprzednie posiedzenie, to przełożone posiedzenie Sejmu, miało być tym, w którym Prawo i Sprawiedliwość zrobi coś ekstra, coś no tak. super, coś to po było prostu... skandowanie przez 2 minuty. No więc mieliśmy do czynienia ze skandowaniem. No powiem szczerze, że ja się troszkę zawiodłam. Ja tam poszłam specjalnie, żeby zobaczyć show, a show nie było. I to oczywiście mało poważny komentarz, ale już miało być coś, co podciągnie jeszcze temperaturę tego sporu. Tego nie było. Prawo i Sprawiedliwość, i to w oficjalnych i nieoficjalnych rozmowach politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, nie chce być świrami. Znaczy nie chcą wejść w te same buty, w które wchodziła ówczesna opozycja w roku 2016. Nie chcą blokować sali plenarnej Sejmu, nie chcą zmusić marszałka do przeniesienia obrad na salę kolumnową Sejmu. Ja zresztą uważam, że z politycznego punktu widzenia to nie do końca jest zrozumiałe, dlatego że uważam, że wyborca Prawa i Sprawiedliwości chciałby, żeby jego partia była partią skuteczną, a skuteczność opozycja może pokazać wyłącznie przez tego typu działania, czyli przez zablokowanie obrad Sejmu. Zresztą jeśli Prawo i Sprawiedliwość teraz zablokuje te obrady Sejmu, to nie ma już żadnego znaczenia, bo budżet Sejmu wyszedł. I już przeszedł się do Senatu i za chwilę wyląduje na biurku pana prezydenta, a to było najważniejsze, co się miało wydarzyć w ciągu tych posiedzeń Sejmu. A wracając do tego, czy będzie siłowa przepychanka. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość uzna, że im się to opłaca, to będzie, ale nie jestem wcale przekonana, czy uznają, że im się to politycznie opłaca, czy nie uznają, że będzie to odebrane jako warcholstwo, że usłyszą, że są dokładnie tacy sami, jak była Platforma 8 lat temu i tak dalej. Rafał Doka-Frąckiewicz i pytanie o to, czy będziemy obserwowali w Sejmie rzeczy, jakich jeszcze nie obserwowaliśmy, o jakich filozofom i politologom się nie śniło. Czego jeszcze w tym Sejmie nie było? No, chociażby rękoczynów jakichś poważnych nie było. No, nie było jakichś walk, jakie obserwujemy w azjatyckich czasami. No, ale to w sytuacji, w której po prostu on bronił polskiego cukru i nagle po prostu za nim. Ale zachowywał się co dziwnie też, dodajmy. No, tak, ale to było, no tak, być może wykluczyć nie można, że... Ja mówię o tym, jak blokował mównicę w Sejmie i jadł na niej obiad. To wówczas marszałkiem był Marek Borowski i Straż Marszałkowska w ciągu nocy wyniosła Gabriela Janowskiego z Sejmu. Nie wiem, myślę, że trzeba poczekać, zobaczyć, bo teraz wyjaśnić, w jakiej sytuacji jesteśmy, bo PiS po tym, jak przegrał wybory, a Platforma wygrała, czyli przegrała wybory, nie wiemy, tak jak w przypadku, kiedy rządził PiS, nie wiemy, co ma na myśli opozycja.
Bo w sumie tak jak za czasów PiSu nie mamy opozycji. Opozycja za czasów PiSu była beznadziejna, była taka jak w tej chwili jest partia rządząca, ale to już jest przeszłość. W tej chwili nie ma opozycji. Nie mamy nikogo, na kogo mógłby oddać głos człowiek, który chce porządku kraju, który chce, żeby kraj dalej się rozwijał, który chce, żeby była stabilność prawna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo od wygranych przez PiS wyborów PiS nie przedstawił nic. Ciągle porusza się w sferach, które znudziły wszystkich przez ostatnie 16 lat. Ale w ciągu tych dwóch miesięcy miał program nowy przedstawić. No reaguje na to, co się dzieje. Powiem tak, opozycja jest reaktywna. Czy miał być kongres, to prawda, pod koniec stycznia. Najpierw miał być kongres w grudniu, potem miał być kongres w styczniu. Teraz słyszymy, że kongres będzie być może w marcu. Znaczy nie ma pomysłu, ja tu się w pełni zgodzę z panem redaktorem, nie ma pomysłu Prawo i Sprawiedliwość na to, jaką chce być opozycją, jak w tej opozycji działać, czy być opozycją totalną, już użyjmy tego sformułowania. No nie chcą. Ale nie mają też pomysłu. Ale ulica już była, zagranica też powoli jest grana czasami. No i to jest żenujące. Przypomnijmy sobie sytuację, kiedy były przejmowane media publiczne, kiedy pojawiła się pani z Parlamentu Europejskiego i wtedy posłowie PiS-u wyskoczyli do niej, ratuj wolne słowo w Polsce. Zrobili dokładnie to samo, co robiła Platforma wcześniej. Zostali kompletnie zbyci, a później się okazało, znaczy to było jasne dla wszystkich, którzy obserwują politykę, że ta pani stoi za cenzurą na przykład internetu i mediów w Europie. Tak? Także wyskakiwanie do tej akurat pani z prośbami o to, żeby ratowała wolne słowo, było kompletnie absurdalne. Ale to już był ten początek, że nie patrzą na to, do kogo mówią, tylko ważne jest, żeby zaistnieć. Nic z tego nie wynika. PiS od miesiąca, bo już ponad miesiąc trwają rządy pana Tuska, w sensie rządu. No, tu nazywa się to rządami, ale nazwijmy to rządami, tak? Przez ten miesiąc nie zareagował w żaden sensowny sposób na żadne działania obecnego rządu. Nie ma żadnego pomysłu i nie jest żadną opozycją w tej chwili. W tej chwili po prostu władza leży na ulicy, moim zdaniem. To trochę też jest naturalna na kolej rzeczy. Po 8 latach, i to niezależnie od tego, która partia rządzi, po 8 latach u władzy odnalezienie się w opozycji jest potwornie trudne. I w sferze polityki, i w sferze psychologii. Szczególnie jeśli myślało, że jeszcze wygra wybory. Tak. A Prawo i Sprawiedliwość myślało, i to nie do 15 października, ono myślało tak naprawdę do początku grudnia, że uda się. Tam była część polityków, którzy naprawdę wierzyli w te opowieści Morawieckiego, że uda się stworzyć jakąś nawet jeśli nie wierzyli, panie redaktorze, to nie zrobili niczego, żeby się przygotować do tego życia w opozycji. Tak? Znaczy zmarnowali trochę te 2 miesiące na odnalezienie się w nowej sytuacji i nadal nie potrafią się odnaleźć. No i nie odnaleźli się. Jeżeli ktokolwiek sądził w tym czasie, że jednak odzyskał władzę po wyborach, które przegrał, był po prostu niezbyt poważnym człowiekiem. Jeżeli PiS faktycznie postawił na to, że rząd Morawieckiego przetrwa, jeżeli ktokolwiek tak by stawił, był po prostu niepoważnym człowiekiem i niepoważni ludzie nie są traktowani poważnie. W związku z tym powtórzę, nie ma opozycji. Nie mam opozycji, PiS nie zrobił nic, żeby pokazać, że się czymkolwiek różni od obecnej partii rządzącej. 11 stycznia, zdaje się, był ten wielki wiec w Warszawie. To był duży wiec. Tak. Ja się spodziewałem, że wtedy wyjdzie pan Kaczyński, pan Wojewódzki i powiedzą: przepraszamy. Przepraszamy, pomyliliśmy się w polityce ukraińskiej, w tym, w covidowej. Przepraszamy za rzeczy, które spowodowały, że przegraliśmy. Tymczasem nie zrobili nic. Nie wspomnieli o żadnych swoich błędach. Miast tego klasycznie zaatakowali po stół Platformę, a to już się przeżarło, bo gdyby nie atakowali Platformy w ciągu ostatniej części kampanii wyborczej, prawdopodobnie jednak by wygrali te wybory, bo wszystkim znudziło się naparzanie między PiS-em a Platformą. W Prawie i Sprawiedliwości w ogóle nie widać innego kierunku. Znaczy wszystkie działania prezesa Jarosława Kaczyńskiego wskazują na to, że kierunek zaostrzającej się walki między PiS-em a Platformą to będzie ten kierunek, który obierze Prawo i Sprawiedliwość na następne kampanie. Tak, pole europejskie jest mocno ostatnio gdzieś tam suflowane. Zapewne różnimy się zdecydowanie co do kierunków polskiej polityki. Natomiast takie mam wrażenie, ale również mam wrażenie, że zgadzamy się co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość, póki się nie odnajdzie na nowo, to nie wygra wyborów. Znaczy, oni muszą gdzieś pójść w jakimś konkretnym kierunku, który nie jest kierunkiem tylko walenia w Donalda Tuska, bo gadanie o Donaldzie Tusku non-stop, czy to jest wiec na 11 stycznia, czy to są spotkania przed oddziałami telewizji publicznej w regionach, czy przy Woronicza, czy to jest sprawa Wąsika i Kamińskiego, po prostu się już nie sprawdza. Ale to zaczęło się wiele wcześniej. Tak? W chwili, kiedy startowała kampania wyborcza, mieli fajny przekaz. Zrobiliśmy to, to i to. Mamy pomysły takie. Ale potem poszli już absolutnie w kierunku Tuska. I
nagle pojawił się pan Bielan w sztabie wyborczym PiS-u i on zmienił, rozciągnął cugle i powiedział: atakujemy Platformę do krwi. No i to się nie zmienia. Zobaczmy, co się stało z dziennikarzami, którzy przeszli od telewizji publicznej do Republiki. Robią dokładnie to samo, co robili przez 8 lat, a nawet wcześniej. Bo zanim nie padła Platforma w 2015, Republika żyła z tego, że z obrożoną twierdzą, później przenieśli to i rozbuchali po prostu deimentu obrożoną twierdzą w postaci TVP. Nie budując TVP, nie budując niczego, znaczy żadnych porządnych prawicowych mediów, a mieli na to 8 lat i można było zbudować Fox TV. My się strasznie się zgadzamy. Właśnie nie wiem, co się wydarzyło tutaj. Ale jak się okazuje, ta Republika odżyła po paru dniach tak naprawdę i urosła. No, oglądalność jej skokowo z dnia na dzień. Ale to jest chwilowa sytuacja, dlatego że te gwiazdy oczywiście mają odłożoną kasę na przeżycie, ale to nie jest przeżycie przez następne 10 lat, to jest przeżycie przez parę miesięcy. Za chwilę im się ta zabawa znudzi w tej Republice. Za chwilę również znudzi się to widzom, którzy muszą szukać telewizji Republika. Było 8 lat i pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, żeby zbudować polskie Fox News. Znaczy, naprawdę, można było to wykorzystać, ale ponieważ redaktor naczelny tej akurat stacji lubił się lansować w telewizji publicznej, no to jej nie zbudował. I to też był problem Prawa i Sprawiedliwości, że nie dało się przejść ze swoim przekazem do innej dużej telewizji. To teraz trochę o mediach porozmawiajmy, przede wszystkim tych publicznych. Ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o ruchy ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Krajowy Rejestr Sądowy cały czas nie uwzględnił tych zmian. Likwidatorzy nie zostali wpisani, ani jeżeli chodzi o Polskie Radio, ani jeżeli chodzi o Telewizję Polską. No to już kolejny ruch Sienkiewicza, który został zakwestionowany. Tak, w rozwiązaniach regionalnych to się faktycznie działo. Likwidujemy Radio Katowice, ale nie likwidujemy Polskiego Radia. To prawda, no ale to nie wiem, jak sytuacja wygląda daleko inaczej w tych regionalnych rozgłośniach, czy to kwestia referendarzy sądowych, innych po prostu, którzy te decyzje podejmowali. Fakt faktem, że pierwszy i drugi krok ministra Sienkiewicza uznania nie znalazł w sądach. O czym to świadczy? Że to było, nie wymagaj ode że to mnie było obrony, bezprawne wejście? To obrony było... działania ministra Sienkiewicza, bo uważam, że był kompletnie nieprzygotowany do tego działania. O ile uważam, że media publiczne muszą zostać w Polsce mediami publicznymi, a nie partyjnymi. Znaczy, o ile uważam, że absolutnie patologiczne były zarobki w mediach publicznych, to uważam, że minister Sienkiewicz po prostu był do tego nieprzygotowany. Znaczy, nie wiem, czy to były działania bezprawne, no bo to, o czym żeśmy już wspominali. No, jeden sędzia powie tak, drugi sędzia powie nie. Jeden sędzia okaże się być dawnym kodziarzem, a drugi sędzia okaże się być dawnym uczestnikiem klubów Gazety Polskiej. I jedni zakwestionują jednego, a drudzy zakwestionują drugiego. Natomiast sytuacja w mediach publicznych jest patologiczna i trzeba to przerwać. Trzeba to absolutnie zmienić. Tutaj zostały popełnione błędy, bo jak donoszą wiewiórki z Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda był gotowy na rozmowę o mediach publicznych, bo Andrzej Duda uważa, że media publiczne, duży cudzysłów, należą do tego, kto wygrał wybory. No i próbował prezydent Andrzej Duda tak swoją drogą także zarządów Prawa i Sprawiedliwości wpływać jakoś na to, co dzieje się w mediach publicznych ze skutkiem skromnym. No został wykiszkowany przez pana Kaczyńskiego po prostu. W tej sytuacji, no ale może prezydent Andrzej Duda uważasz tak, jak uważa, że ci, którzy rządzą, powinni mieć wpływ na media publiczne. Wystarczyłoby to? Wystarczyło, tak? Bo kwestia zmiany ustawy, rozumiem, że wtedy już wątpliwości by żadnych nie było, tak? Znaczy, tam oczywiście jest parę rzeczy, które trzeba by przeprowadzić, zlikwidować Radę Mediów Narodowych, rozszerzyć Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, dlatego że tam teraz przecież ona jest w całości obsadzona przez dawnych ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Ale to też dlatego, że PiS rządził 8 lat. Ale dlatego, że PiS rządził 8 lat, przecież Rada Mediów Narodowych powstała, dlatego że oni nie chcieli mieć nic wspólnego z Krajową Radą, która była obsadzona z kolei przez Platformę i PSL i tak dalej. Dlatego, że Platforma wcześniej rządziła 8 lat, prawda? Wcześniej rządziła 8 lat. Ale to by się dało poprawić, ale tak naprawdę Sienkiewicz mógł wykorzystać to, że Czabański może zostać usunięty z Rady Mediów Narodowych. Trzeba było wsadzić tam po prostu, ja mówię o polityce, nie o moralności, tak? Trzeba było tam wsadzić po prostu Czarzastego, który by im to pozamiatał. O tym, że to byłoby dobre sprawy, bo przecież ten człowiek ma konflikt interesów, bo pracuje dla Republiki, tak? Nie powinien tam być w Radzie Mediów Narodowych. Można było to tam... Dlatego jestem zdziwiony, że nikt tego nie zrobił, bo to wygląda na to, że po prostu Platforma chciała zrobić faktycznie zadymek, która jest długotrwała, wymknęła im się z rąk, bo mogli zrobić w ciągu jednego dnia, likwidując pana Czabańskiego i zamieniając. Mieliby wtedy większość przecież.
Także i wtedy zlikwidować Radę Mediów Narodowych. Oni tam mówią, że oni zawsze kwestionowali konstytucyjność Rady Mediów Narodowych, dlatego nie ma tam ludzi Platformy, tylko jest dwóch lewicowców, bo oni nie... Bo dla no, ale ci lewicowcy jest... siedzą z nimi teraz w koalicji. No, to są kwestionowali Krajową Radę Sądownictwa, a dzisiaj są w Krajowej Radzie Sądownictwa. A nie, kwestionowali... Izwa, dzisiaj są w Krajowej Radzie Sądownictwa. A nie, kwestionowali sposób wyboru 15 sędziów. Sędziów, okej, nie posłów. No dobrze, Krajowej Rady Sądownictwa. Można tak powiedzieć, no ale mówili neo-KRS o całym organie. Sytuacja jest taka sama jak w przypadku prezydenta i jego decyzji. System prawny w Polsce został tak rozregulowany, że nie wiadomo, tak jak powiedziała pani redaktor, który system obowiązuje, czy pisowski, czy PO-owski. I to jest najbardziej tragiczne w tej sytuacji. I to jest pokłosie ostatniego miesiąca. I to już jest, nie, i to jest pokłosie, panie redaktorze, ostatnich 8 lat i jednego miesiąca. Krzysztof Bosak, może być mężem opatrznościowym. Dlatego, że wszystko zaczęło się od 2016 roku i najpierw, nie 15, wyboru 5 sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Platformę, no, niezgodnie z prawem, a potem 3 zastąpionych, którzy byli wybrani zgodnie z procedurami. Tak, ale to było jednak takie gmeranie w systemie, którego nie wysadzała w tej chwili. Nie, to gmeranie sprawia, że teraz mówi coś Trybunał Konstytucyjny, a wszyscy machają nad ręką. To prawda. Znaczy, sąd to sądów prawda coś mówi... A wszyscy mówią, dobra, dobra. No tam już problem polega na tym, że... Znów się zgadzam, że Platforma z PiS-em rozregulowała państwo do imendu. No ale to na tyle, że w samym Trybunale Konstytucyjnym część Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje przywództwa Julii Przyłębskiej w tym, że... Ale na tym polega problem i Trybunał nie jest w stanie nawet w pewnym składzie też decydować o chociażby wniosku prezydenckim dotyczącym no już zapomnianej przez Boga i ludzi ustawy, która przenosi kwestię dyscyplinowania sędziów do NSA z Sądu Najwyższego. To już taka zamierzchła przeszłość, że mało kto o tym pamięta. Ale to również, o czym mówisz, jest powodem, dla którego panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani po wyborach. Znaczy... I ułaskawieni po wyborach, bo przecież Julia Przyłębska, nie mogąc zebrać właściwego i pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, 6 lat trzymała ten spór kompetencyjny u siebie między prezydentem a Sądem Najwyższym. No. To też prawda. To jeszcze tylko chciałem, jeżeli chodzi o ten dualizm prawdy, o tę niezwykle trudną sytuację, zwrócić uwagę na inicjatywę Krzysztofa Bosaka, która gdzieś tam powoli się przebija do świadomości, jeżeli chodzi o opinię publiczną polityków. Krzysztof Bosak mówi o konstytucyjnym resecie. Jeszcze raz wybrać KRS, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny przy jakimś konsensusie, minimum akceptacji przez wszystkie opcje polityczne. Prezydent Andrzej Duda w Superekspresie mówił, że faktycznie propozycja ciekawa, warto o tym pomyśleć. Ale Jacek, wszyscy ci powiedzieli z tego, co słyszałam w poprzedniej części, tak, że propozycja ciekawa. No. Prawie. Bardzo ciekawe. Bardzo. Prawie wszyscy, ale no jeżeli jest... 5 prezydent... albo nawet 6. Nie mógłby prezydent po prostu zorganizować tego, zaprosić na rozmowy, może by przyszło na rękę. I Platformie pisał, sytuacja jest na rękę, ten bałagan, który trwa, jest im tak naprawdę na rękę. PiS myśli, że utwardzi elektorat, Platforma w tym zamieszaniu ugrywa swoje, także po prostu nie sądzę, żeby ten człowiek siadł sobie i chciał stwierdzić, wow, Polska jest najważniejsza. Jacyś państwowcy tam są? Znaczy powiem tak, ta sytuacja mogłaby wpłynąć na system polityczny w Polsce bardzo pozytywnie, gdyby nie jedna rzecz, o której wszyscy zapominają, czyli dotacje partyjne. Bo gdyby w tym zamieszaniu ludzie, propaństwowcy, tak jak wspomniałeś, z PiS-u, z Platformy, z Konfederacji, ze wszystkich ugrupowań, propaństwowcy, gdzie mamy dość naszych liderów, którzy od ponad 16 lat, blisko 20 lat, od ponad 20 lat, tłuką, od ponad 20 lat. 2001 rok. Wiecze w zostanie Platformy i PiS-u. No, ale piąty to już był taki rozdział jednego drugi. Także 2005 liderzy nasi po prostu wbili się w awanturę, która ciągle trwa. W związku z tym my, propaństwowcy, odchodzimy z naszych ugrupowań, tworzymy jedno wspólne i prawdopodobnie w ogóle większość w tym parlamencie. Tyle, że żaden z nich tego nie zrobi, gdyż są dotacje partyjne, które powodują, że oni mają żadnych szans zaistnienia poza partiami, których są uzależnieni od pieniędzy swoich szefów. Ta sytuacja jest wręcz wymarzona do zmiany systemu politycznego w Polsce, tylko że ten system jest tak stworzony, że zmienić go nie można. Tylko tyle. Nasi widzowie mogą śledzić w tle czy z boku lekko przy naszej rozmowie wydarzenia w Radomiu. Tam, jak donosi nasza reporterka Agnieszka Zalek, za pół godziny mniej więcej ma pojawić się żona Mariusza Kamińskiego. Być może to oznacza, że wkrótce też Mariusz Kamiński z więzienia wyjdzie, ale chyba to mało prawdopodobne, żeby tak szybko to się
się stało. Spokojnie czekamy w takim razie. No poczekajmy. Jeżeli chodzi o reset konstytucyjny Dominika Długosz, to taka tylko akademicka dyskusja, tak, można to sobie jest akademicka pogadać, dyskusja, tak? No pogadamy sobie, no dlatego, że oczywiście Andrzej Duda może powiedzieć teraz, że wszystko fajnie, nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości ci powiedzieli, prawda? Że, no Przemysław Czarnek. Tak, wyskakujący na przyszłego lidera. Ale to nie wierzę w to akurat, ale no. A ja wierzę, te dyskusje możemy przeprowadzić. No wszystko spoko, tylko że Prawu i Sprawiedliwości najbardziej nie będzie na tym zależało, no bo kto teraz powie, dobra, wybieramy nowy KRS zgodnie z zasadami takimi, jak ustanowiło Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy sędziowie dla Sejmu. Dla większości sejmowej. No tak, no to faktycznie dla Prawa i Sprawiedliwości to taki kompromis niewiele warty. Wybieramy nowy Trybunał Konstytucyjny zgodnie z zasadami. Wszyscy sędziowie wybrani przez obecną większość. No ale to mogłaby być inna większość. No, ale mogło to by być obwarowane większością. Żądasz, żeby liderzy partii parlamentarnych usiedli ze sobą przy stole i podzielili sobie Polskę na 5 części, tak? No nie, no mogło to być 2/3, 3/5, jeżeli chodzi o większość sejmową, żeby te decyzje zapadły w jakimś konsensie. I telewizja, jeden kanał dla nas, drugi kanał dla zareaguje, was. Jak na to zareaguje? A to nie było takie głupie, moim zdaniem. Jak na to zareaguje elektorat Platformy na przykład, że po wygranych jako wyborach... kapitulacja chyba, no to no, dokładnie, no, dlatego jest to niemożliwe. A jak zareaguje tak, ale jeden i drugi potraktowałby to, nie byłby PiSu przeszczęśliwy, znaczy, ale... jak zareaguje elektorat PiSu na obrazek pod tytułem Mateusz Morawiecki siada przy stole z Donaldem Tuskiem? No tak, ale słuchajcie, jest elektorat PiSu, elektorat Platformy i pomiędzy nimi też jeszcze parę milionów ludzi. Ale on się nie liczy. Te parę milionów się kompletnie kraju, liczy, który się nazywa Polska. To jest najbardziej przerażające tym wszystkim. Wróćmy do tego dualizmu prawnego. Mhm. Jesteśmy w systemie, w którym sędziowie są, jak redaktor wspomniała, pisowscy i powscy. Ci wszyscy ludzie, którzy nie głosują na PiS, są po prostu w ogóle wykluczeni ze społeczeństwa. Bo jak pójdą do sądu, zawsze któryś z tych sędziów będzie musiał przypisać. Mają największego pecha. Jest takiego pacjenta, że jest albo pisowcem, czyli przeciw niemu, albo powstem, czyli ja przeciw niemu. Ta sytuacja jest absolutnie wywracająca państwo. Bo nie ma już ludzi, którzy po prostu stoją z boku i patrzą na to wszystko i zastanawiają się, kiedy to się skończy. Oni też są uczestnikami tej awantury, nawet jeśli tego nie chcą. I to jest niebezpieczne. Dominika Długosz wywoła ciekawy wątek sukcesji w Prawie i Sprawiedliwości. Różnie się mówi o tym, co tam za rok ma się wydarzyć. Prezes PiS, no ja na takim spotkaniu byłem niedawno, nie wiem, było... Zaprosili cię. 30, tak, dziennikarzy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. No różnych bardzo portali. Twoje mediów z Onetu też był przedstawiciel. W każdym razie, żeby było tak symetrycznie... Tak. Z niemal wszystkich mediów chyba byli ludzie. No w każdym razie prezes mówił, że on na pewno już ubiegał się o tę kolejną kadencję, nie będzie. Czy można mu wierzyć waszym zdaniem, czy przez ten rok jeszcze coś się wydarzy? A który raz to usłyszałeś od prezesa? No nie wiem. Jak myślę, długo, że już bardzo, jak bardzo dużo razy. Jak długo jesteś w tej robocie, Jacek? Tak, jestem już koło 15 lat, ponad 15 lat i wiele razy słyszałem. Przed poprzednią kadencją też chyba była o tym mowa, prawda? Tak, oczywiście, że była prezes o tym mówił, mowa. Prezes mówił, że już władzę w Prawie i Sprawiedliwości odda. Zawsze teraz to, że rządzi Donald Tusk, jest takim motywatorem dla prezesa, żeby jeszcze rządzić i jeszcze raz zawalczyć, ten ostatni raz? Słuchaj, jak zawsze jesteśmy w sytuacji super złoczyńcy i super bohatera. Mm-hmm. Znaczy, oni nie potrafią bez siebie istnieć, niezależnie od tego, kogo uważamy za super złoczyńcę, a kogo za super bohatera. Yin-yang, są jak Batman, Joker, Superman, Lex Luthor razem. Oni muszą ze sobą, po prostu. Jeśli któregoś z nich zabraknie, to ten drugi kompletnie straci energię do dalszej walki, bo oni się napędzają tylko tą walką między sobą, w moim przekonaniu. No oczywiście też dobrem Polski, tak. Jarosław Kaczyński nie odejdzie. Jarosław Kaczyński nie odejdzie dlatego, że musi jeszcze spróbować wygrać z Donaldem Tuskiem. Jarosław Kaczyński nie odejdzie również dlatego, że nie ma następcy. Znaczy tam nie ma, on też doprowadził do tych walk frakcyjnych, do wyróżnięcia wszystkich potencjalnych kandydatów, albo osłabienia ich przynajmniej. I w tej chwili jest ich trzech. Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. No to już w duszach polityków Prawa i Sprawiedliwości jest, czy to jest dobrze dla partii, czy nie. I Rafał Toka-Frąckiewicz, pytanie o prezesa. No, ja bym zaryzykował jednak przeciwne zdanie w tym przypadku, bo jeżeli faktycznie... Chociaż raz. Jeżeli patrzymy do tyłu, to faktycznie Jarosław Kaczyński wypuszczał takie świece dymne, że odchodzi, przypomnij sobie, że przecież umarł na raka parę lat temu, tak? Jarosław Kaczyński, tak? Jarosław, tak? Że ogłosił raka, po którym się umiera w ciągu 3 miesięcy, a to było 6 lat temu, zdaje się. Tyle, że obserwując Jarosława Kaczyńskiego w ciągu ostatniego roku, w czasie kampanii wyborczej, widać było ewidentnie, że jest tak, że jest zmęczony, że jest schorowany, że już nie potrafi tak porywać tłumów, jak kiedyś to robił, że nie klei rzeczywistości, z odklejonym człowiekiem.
rzeczy, które opowiadał, mają się nijak do rzeczywistości. Zresztą ostatnio protesty przed więzieniami też to pokazują. Protesty przy okazji przejęcia nielegalnego, ale jednak TVP też to pokazują. Jarosław Kaczyński myślę, że jest człowiekiem zmęczonym, delikatnie rzecz mówiąc, nie powiem nic więcej, który faktycznie jest w stanie odejść. I to, co redaktor powiedział, jest bardzo interesujące w tej sytuacji, bo faktycznie odchodząc, wyciąga dywan spod nóg Tuskowi. I to jest chyba jedyne, co w tej chwili może zrobić, bo na nic więcej liczyć nie może, bo wyborów nie wygra przez najbliższe przynajmniej parę lat. Nie powiem, że przez 10, ale myślę, że na dekadę spokojnie Platforma zawitała. Jedyne, co może zrobić, to zabrać dywan spod nóg Tuskowi, wyrywać go brutalnie. I to jest jedyny sposób odejścia w tej chwili. Panie redaktorze, w tej chwili wkraczamy w sferę nie polityki, a psychologii. No tak. Im człowiek jest słabszy, im człowiek jest starszy, im wtedy tym trudniej jest mu pogodzić się z tym, że jest już niepotrzebny. I tym trudniej jest mu odejść. Ale to by świadczyło, że jeszcze jest na tyle stabilny intelektualnie, że potrafi podejmować racjonalne decyzje. Pozostanie jest decyzją nieracjonalną, bo przegrają wszystko wtedy. W moim przekonaniu również. Natomiast uważam, że te decyzje Jarosław Kaczyński podejmie. Że Jarosław Kaczyński za rok powie... To też zależy od wyniku wyborów prezydenckich. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory prezydenckie, to Jarosław Kaczyński powie, nie mogę odejść, bo sytuacja w partii może być bardzo trudna, bo partia może przegrać wszystko, bo partia może się rozpaść. Ale bo oni przed wyborami ten kongres zapowiadał, tak, tylko, że przed wyborami prezydenckimi tylko... Spokojnie, Jacek. Grudzień, styczeń, marzec. Teraz mówimy o czerwcu, że będzie kongres. Tyle, no to ten za rok to nie naprawdę. Ma tyle czasu, żeby czekać nawet do wyborów samorządowych. Pojawiają się nowi, tak jak pan Czarnek, którzy już po prostu chcą przejąć władzę w PiS-ie. Nie mają tyle czasu. I patrząc po Jarosławie Kaczyńskim, on też fizycznie nie ma tyle czasu. Tylko tyle powiem. Ale do wyborów są prawie 4 lata. Do no tym bardziej. No. Parlamentarnych to jest... Nie, ale są europarlamentarne, są prezydenckie. No, tak, okej, ale europarlamentarne to mają znaczenie dla tych, którzy w nich startują przede wszystkim. No ale też Jarosław Kaczyński tam rozdawał karty i mówił, kto ma pójść do europarlamentu. Tak, partyjnie, jasne, ale tak, jeżeli chodzi o sytuację w kraju, to skromne mają. No dobrze, ale każde przegrane wybory mają znaczenie dla wyborców, dla elektoratu. To znaczy wyborca... Znaczy, właśnie wyborca Prawa i Sprawiedliwości się zorientował przed chwilą, dosłownie, że jego partia przegrała wybory, bo wyborca się nie zorientował. No, słyszał przez dwa miesiące, że wygrał. Bo słyszał, tak? Że wygrał, że będzie rząd, że będzie jakaś no, to koalicja. Większość zdawała sobie sprawę, już Jacek. Nie jest tak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to są tacy nieogarnięci. Nie, ja nie mówię, że są nieogarnięci akurat wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Każdy wyborca karmi się nadzieją. Elektoraty Platformy i PiSu są elektoratami bardzo Więc jeżeli ich liderzy mówią, że jest szansa, to wierzą w te szanse. Jeśli tak, lider mówi, będzie koalicja, to wyborca się tą nadzieją karpi, niezależnie od tego, no, co wie sobie w serduszku. Myśli sobie, że jakąś tam ma wiedzę zakulisową, podskórną i tak dalej ten lider. Przed chwilą do nich dotarło, że naprawdę przegrali. Dopiero jak zobaczyli tego Tuska w Pałacu Prezydenckim, który odbiera kwit od Andrzeja Dudy, uwierzyli, że przegrali. Dlatego mamy te spadki w sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości. Niewielkie one są, ale one dopiero teraz się zaczęły. Dlatego, że do wyborców to dopiero dotarło. Za chwilę w wyborach samorządowych wiecie panowie dokładnie, jak to jest. Każdy powie, że wygrał, a okaże się, że tak naprawdę to wszyscy przegrali, bo jedni wyjdą i powiedzą, że wygrali w dużych miastach, inni, że w sejmikach. Prawo i Sprawiedliwość straci sejmiki, więc nie będzie mogło się nawet sejmikami pochwalić. W wyborach prezydenckich do Europarlamentu nie dostaną już tylu mandatów, co dostali poprzednio. To będą porażki. Wszystko zależy od wyborów prezydenckich. Jeśli tam Prawo i Sprawiedliwość odniesie sukces, to będą mogli myśleć o wyborach parlamentarnych. I jeśli poniosą tam porażkę, to wybory parlamentarne będą przegrane za 4 lata. Po prostu, bo będzie to fala porażek, która również utopiła Platformę na 8 lat. No tylko jak spojrzymy na ten czas pomiędzy 2015 a 2019 rokiem, czyli pierwsza kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, to tam pierwsze miesiące, nawet rok w zasadzie, to budowanie potęgi Nowoczesnej, która już w pewnym momencie wyprzedzała Platformę Obywatelską, więc to jeszcze... No Hołownia wyprzedzała Platformę w pewnym momencie prawie już. No ale to kolejna kadencja po 2020 roku, prawda? Też to się działo. Chodzi mi o to, że no, taki dystans jeszcze jest od tych wyborów parlamentarnych, że może tu się jeszcze gromada wydarzyć rzeczy, biorąc szczególnie pod uwagę dynamikę wydarzeń w samej koalicji rządzącej, bo tutaj też może trzeszczeć. Koalicja oczywiście jest trudna, no cztery ugrupowania, czterech samców alfa. No, cztery koalicje nawet, prawda? To są w tej koalicji. No jest kłopot, ale po stronie Prawa i Sprawiedliwości też ten kłopot będzie. Znaczy ja nie wiem, co zrobi suwerenna Polska za chwilę. Znaczy oni są w trudnej sytuacji ze względu na chorobę swojego lidera, ale Patryk Jaki
również ma ambicje bycia znaczącą postacią w polskiej polityce. I myślę, że pozycję ma dzisiaj być może taką, jaką dekadę temu miał Zbigniew Ziobro. Przede wszystkim ma wierność swoich ludzi. Znaczy, suwerenna Polska jest niezwykle lojalną wobec swoich przywódców formacją. Ja nie wiem, co oni zrobią. Po wyborach do Europarlamentu oczywiście. Bo tutaj... Tylko, że oni po odejściu od koalicji nie znaczą nic. Też dobrze o tym wiedzą. No, oczywiście. Że ich poparcie nie jest wystarczające, żeby cokolwiek Ale zrobić. Ale zależy, panie redaktorze, jak w tym Prawie i Sprawiedliwości to się wszystko zacznie rozszarpywać, tak? To prawda, no. Bo zaraz może się Solidarna okazać... Polska Ziobry od długich lat kolaboruje z Konfederacją, tak? Wszystko się tam może wydarzyć. PiS się może rozpaść na takie partyjki, o których teraz sobie nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić. Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że nie przyjmie do partii Zbigniewa Ziobro, bo gdyby go przyjął do partii, to Zbigniew Ziobro miałby najsilniejszą frakcję w PiSie. No nie pykło. To jest w moim przekonaniu prawda. Może się za chwilę okazać, że przy bardzo słabym Jarosławie Kaczyńskim, przy rosnącym Morawieckim czy Czarnku jest ze 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy z przyjemnością dołączają do suwerennej Polski. Tak, tylko my patrzymy teraz na PiS, bo jest taki strasznie przegrany. Z drugiej strony mamy Platformę, która, tak jak wspomnieliśmy, nie wygrała tych wyborów, tak? Nie wygrała. A wyborcy Platformy myślą, że ona wygrała te wybory. A wszystko nam się może wydarzyć. Wystarczy, że Kosiniak z panem Kamyszem razem się połączą siły i stwierdzą, że mają dość filmowania tego, co się dzieje i nagle mamy duży problem. No, czy partia razem odejdzie i też już wtedy będzie coraz bliżej coraz do... Coraz większy problem. Także myślę, że należy spokojnie patrzeć na to, co się może wydarzyć, bo wydarzyć się może wszystko. Pytanie po prostu, kiedy to się wydarzy? Czy faktycznie Jarosław Kaczyński dotrzyma słowa i odejdzie? Moim zdaniem powinien to zrobić, ale to jest tylko moje zdanie. Ziobro jest w ciężkiej sytuacji zdrowotnej, raczej nie powróci na scenę z taką siłą, jak miał. Ludzie od Ziobry, tak wspomniałem, od kilku lat kolaborują z Konfederacją. Konfederacja jest największy przegrany tych wyborów. Rozpada się w naszych oczach, tak? Chcą Brauna, chcą się pozbyć, albo się nie chcą pozbyć, ale Braun jest dużą częścią elektoratów Konfederacji. Także jeżeli dojdzie do skutku plan pana Wiplera, żeby wyeliminować pana Brauna z Konfederacji, tam też się może rozsypać. I w tym momencie przeszkody w postaci Korwina Brauna, które przeszkadzały Solidarnej Polsce, panu Ziobry, żeby wejść w koalicję z Konfederacją, znikają. Przed nami bardzo ciekawy czas, tak naprawdę. Na pewno ciekawy czas też przed tymi, którzy zgromadzili się w Radomiu przed tamtejszym zakładem karnym. Jedną z tych osób jest Agnieszka Zelek, nasza reporterka. Powiedz nam, Agnieszko, co teraz dzieje się w Radomiu? Jak wiele jest tam osób? Czy to są dziesiątki, setki? Sporo tych flag za tobą. Jak wygląda sytuacja? Ładna jeszcze raz. Czy się słyszymy, Agnieszko? Długo dźwięk biegnie z Warszawy do Radomia. Mam nadzieję, że dotrze za czas jakiś. My cały czas jesteśmy przed aresztem śledczym w Radomiu. Tutaj z każdą chwilą coraz bardziej rośnie tłum zwolenników wypuszczenia, jak najszybszego wypuszczenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, ja was słyszę bardzo dobrze. Opóźnienie duże. Agnieszko, słuchamy cię. Nie chciałem mówić, żeby znowu cię nie wybić z rytmu, więc zamieniamy się w słuch i jesteśmy ciekawi, co dzieje się na miejscu. My rozmawialiśmy ze zgromadzonymi tutaj osobami, którzy cały czas powtarzają, że uwięzienie byłych ministrów było całkowicie bezprawne i żądają jak najszybszego ich wypuszczenia. Najważniejszą jednak informacją jest to, że miejsce pojawi się Barbara Kamińska oraz Kacper Kamiński, Mariusza Kamińskiego, którzy zmierzają tutaj z gotowymi dokumentami do tego, aby pan Mariusz Kamiński opuścił więzienie. No, czy tak się stanie, to dowiemy się już dosłownie za kilka chwil, także oczekujemy tutaj ich przyjęcia. A o tym, co dzieje się w Radomiu, opowiadała nam... Oczywiście również wraz z nim Maciej Wąsik opuszczą dzisiaj więzienie, czy też dalej pozostaną w areszcie.
Bardzo dziękujemy Agnieszko. Agnieszka Zelek opowiadała nam o tym, co dzieje się w Radomiu. Pozostaje Agnieszka na miejscu, będzie śledziła te wydarzenia. Być może w ciągu najbliższych godzin Mariusz Kamiński z więzienia wyjdzie. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie, za tę rozmowę. Bardzo. Dominika dziękuję. Długosz Newsweek, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Polityko TV. To było bardzo interesujące. Mam nadzieję, że nie ostatnie w takim składzie spotkanie. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru i jeszcze jutro zapraszam na Wieczorny Ekspres, który poprowadzi dla państwa Karol Plewa. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.